Stanowisko przygotowane. Liczniki trochę uwalone, ekstowertyfowanie, ale dobra. Więc, elo-velo, elo, i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to pięć topowych liczników rowerowych znanych, lubianych marek. Jedne są trochę bardziej popularne, drugie mniej. E, opowiem swoim, swoimi słowami, który licznik według mnie jest najlepszy, i e, zrobię tutaj taki ranking, gdzie e, będzie. Do zdobycia maksymalnie 100 punktów. Zobaczymy, który licznik wypadnie najlepiej. Naprawdę będę starał się zrobić to obiektywnie i że będzie to dla Was bardzo przydatny materiał. Bo liczniki kosztują do 2000 zł, czyli to nie jest mała kwota. Za 2000 zł to można kupić na przykład szosowe Wendo 2 i. Do tego licznik, nie wiem, za 50 zł i też można jeździć, ale są osoby, które mają trochę większe wymagania i chciałyby już, powiedzmy, coś lepszego i tak, żeby im się to sprawdzało. No bo wydać 2000 to nie jest sztuka, sztuką jest to, żeby wydać tyle pieniędzy i żeby faktycznie ten licznik Wam się y, sprawdzał. Tutaj widzicie na ten moment cztery liczniki. Na miniaturze może widzicie nawet sześć liczników, no bo jeden tutaj licznik mam jakby taki bonusowy, który jest dużo, dużo tańszy. To dokładnie Magene C606, nie C506, czyli tutaj ta, co ostatnio była premiera, tylko C606, której już mam od jakiegoś czasu i ten licznik w jakimś stopniu też jest fajny. Też będę go oceniał względem tutaj tej punktacji, co mam przygotowaną i zobaczymy, czy wyjdzie dużo gorzej, bo tu mamy liczniki do 2000, a on kosztuje około 600 zł, czyli 1 trzecia wartości. I zobaczymy, czy faktycznie on zdobędzie 1 trzecią punktów, czyli jest to adekwatne do tego, co tutaj zaraz przedstawię. Nie mam tutaj licznika łachu i Garmina, bo to są liczniki, które już korzystałem jakiś czas temu i względem tamtej wiedzy będę chciał się z Wami podzielić właśnie tymi informacjami, co tutaj się znajdą. Od razu też powiem, że materiał nie oznaczam jako sponsorowany, bo większość liczników do 2000 zakupiłem tutaj z własnych pieniędzy. Ale od razu powiem tak: Garmina kupiłem, powiedzmy, że tam okazyjnie za własne pieniądze. Ja tu miałem Garmina 540 i 1040, nie miałem 840, które tutaj widnieje, jakby w tutaj tym zestawieniu, no ale. 540 to jest to samo co 840, tylko że dotykowe. W, w modelu 840 można wyłączyć dotyk i on będzie działał tak samo jak 540 i generalnie jeżeli miałbym brać pod uwagę ceny katalogowe liczników, to tak naprawdę 840 w ogóle nie powinno się tutaj znaleźć, bo cena katalogowa 540 to jest 1899 zł, a e, Garmina Edge to jest 2149 zł, więc tutaj nie powinno teoretycznie go być w tym zestawieniu, ale Przypnijmy na to oko, dam Garminowi delikatne szanse, ale tylko delikatne. Łachurą V2 jakiś czas temu kupiłem na promocji w Czarny Piątek, gdzie kupiłem w dobrych pieniądzach, i później w dobrych pieniądzach, powiedzmy, sprzedałem. Jak już, że tak powiem, po części troszeczkę mnie zawiódł. Co tu jeszcze mam z własnych pieniędzy? Kupiłem Hammerheada. I powiem Wam, w bardzo dobrych pieniądzach, bo pod recenzją akurat tego licznika ktoś powiedział, że ktoś mi za to płaci, ale to nie, to ja kupiłem go za 1000 zł, 1000 złotych, bardzo dobre pieniądze. I yy, z tego licznika jestem bardzo zadowolony. I pozostaje IGP Sport, gdzie mam tutaj powiedzmy jakąś tam delikatną współpracę z Trezado, że jeżeli kupicie licznik z moim kodem, to będziecie mieli 10% rabatu, mi też coś tam delikatnie skapnie, ale nie o to chodzi. I to nie znaczy, że właśnie musicie kupować ten licznik, bo wtedy ja coś tam będę miał dla siebie. Każdy po prostu musi wybrać licznik odpowiedni dla siebie. Mam tu jeszcze Sigma Rock, którą też dostałem do testów, i też jeszcze ją mam, ale mnie za niedługi czas będę musiał oddać. I ten magene, powiedzmy, że tutaj jest. To jest C506, jego też dostałem do testów. To tyle, jeżeli myślę, taki wstęp. Teraz Wam powiem, który licznik, jak. Mi się najbardziej e, sprawdza z tych droższych, taki mój ranking, i na piątym, ostatnim miejscu to oczywiście jest Garmin Edge e, 540 czy 840. Z tego licznika byłem najmniej zadowolony e, i uważam, że te liczniki są mocno przewartościowane i nie są wart tych pieniędzy. E, jeżeli mi nie wierzycie. Bo dużo osób mi nie wierzy, tam mi hejtuje o coś tam. Kto pewnie łachu ci płaci za to, że mówisz źle o Garminie. A wcale o łachu też nie mówię super dobrze. Zaraz do niego przejdziemy. Leszek Prawie Pro po 11 latach e, używania Garmina wyrzucił swojego 1040 do kosza, bo już miał serdecznie dosyć tego, co Garmin e, wyprawia, bo. Liczniki Garmina teoretycznie są topowe, są naprawdę, mają, mają bardzo dużo opcji, są mega rozbudowane, tylko że są niedopracowane. Co chwilę posiadają jakieś błędy i coś naprawią, coś spierdzielą i td., i tp., i tak by można było opowiadać o tym w kółko, dlatego ja Garmina e, odrzucam. I na czwartym miejscu tutaj postawiłem Łahu, yy, choć można mógłby się bić on z trzecim miejscem, postawiłem go na czwartym miejscu z tego powodu, że on też mnie delikatnie yy, zawiódł. Też jest bardzo fajny licznik, bardzo rozbudowany, ale na przykład nie rozwijałem jakichś podstawowych opcji. Na przykład pamiętam, że kiedyś, jak jeździłem na pierwszych licznikach Oahu to mogłem przejechać 700 km i nie było z nim jakichś większych problemów. On pokazywał, nawigował. Były powiadomienia wszystko elegancko. A teraz na przykład, jeżeli chcemy jechać jakiś dłuższy dystans, to niestety nie za bardzo e, możemy. Bo powyżej 200 km nie pokazuje nam powiadomień. Taka skucha, delikatna. Druga sprawa, że nie ma języka polskiego obiecywanego długich, długich lat e, i to, że on tak jakby za bardzo się nie zmienia, on jakby delikatnie ewoluuje, ale względem na przykład poprzedniej wersji V1 no to zyskał USB-C, troszkę bardziej kolorowy wyświetlacz, niby lepszy GPS, który wcale nie działa tak fenomenalnie jak powinien działać i jakieś tam kilka opcji, więc... Yy... No, szału dla mnie nie zrobił, dlatego na trzecim miejscu jest tutaj IGP Sport, który jest y, bardzo rozbudowany, jeżeli chodzi o baterię, bo wytrzymuje nawet do 50 godzin. Ma bardzo duży wyświetlacz, a przy okazji nie jest wcale aż tak duży y, jak na przykład liczniki z mniejszymi wyświetlaczami. Bo nawet jak to sobie teraz porównamy, to on jest trochę szerszy, ale na wysokość na przykład jest równy praktycznie z każdym tym licznikiem, który tutaj mam. Więc yy, fajnie to wypada. Ma kilka niedociągnięć, do tego sobie zaraz przejdziemy, jak będziemy tutaj oceniać. Drugie miejsce to Odziwo Sigma. Jest to licznik, który yy, nie sądziłem, że przetestuje. Przez długie lata uważałem, że Sigma to nie jest najlepsze rozwiązanie, że chodzi o liczniki yy, GPS. I jak przodują na przykład w licznikach takich podstawowych na kabelek, czy tam takie bezprzewodowe, bez jakiejś funkcji GPS, to jednak z tymi GPS-ami twierdziłem, że były średnie. Po teście zmieniłem zdanie i uważam, że licznik Sigma ROX 12.1 EVO jest u mnie na drugim miejscu i na pierwszym miejscu jest Hammerhead Karu Trójka. To jest licznik, którego nie chciałem też testować. Jak widać te testy najbardziej niechciane wychodzą najlepiej. Gdyby nie ta kusząca propozycja z tym licznikiem, to, to bym pewnie go nie przetestował, bo po Karu 2 byłem zesmaczony, jeżeli chodzi o baterię. Tutaj bateria jest już znacząco poprawiona, szału nie robi, ale już jest powiedzmy w jakimś stopniu akceptowalna i na liczniku Hammerhead Karu 3 jeździ mi się najlepiej. Dobra, ale to są moje takie... Opinie, e, a teraz przejdźmy tutaj już do takich e, ocen, mam nadzieję, jak najbardziej wymiernych. Tak, pierwsza kategoria, czyli cena. Cena do 2000 I tutaj najlepiej z tych wszystkich oczywiście wypada IGP Sport, bo można go kupić za kwotę katalogowo 1599 zł. Z kodem VELOBERDA na TREZADO możecie dostać 10% rabatu. E, następnej kolejności tutaj wypada Sigma Rox, która kosztuje katalogowo niecałe 1700 zł, ale po rabatach gdzieś możecie wyhaczyć za około 1579, czyli tutaj dajemy czwóreczkę. Łachurą 1900 zł katalogowo, ale też w promkach na ten moment możecie wyhaczyć za 1600 zł, czyli podobnie jak Sigma. Karu 3, tu mamy 1000, y, sprzecena z 1900 zł na 1700, czyli dajemy, no łapie się już na czwórkę jeszcze, 2004 z minusem, ale bądźmy bardziej abie, obiektywni i dajmy tą trójeczkę. Inno i Garmin na ostatnim miejscu, no bo on w ogóle, 500, 840 nie powinno się tutaj znaleźć, ale się jakimś cudem znalazła, dajemy 2 i tu pierwszy i ostatni wyjątek, bo jest licznik, którego tu w ogóle tutaj powinno nie być w tym zestawieniu, więc damy szóstkę, no bo to jest e, licznik za 1 trzeciej wartości. E, tak, wielkości wyświetlaczy. No i tutaj IGP Sport jest największy, bo ma 3,5 cala. W e, drugiej kolejności e, będzie to... Karu, czyli dajemy tutaj czwóreczkę, bo to jest 3,2. Następne liczniki, yy, no to tutaj damy trójeczkę Sigmierox, yy, Majin też dajemy trujeczkę yy, i dajemy też trujeczkę, bo to są liczniki zbliżone już do 3 cali, mają niecałe, niecałe 3 cala. No i gorzej, najgorzej tutaj oczywiście wypada Łachu, bo ma tylko 2,3. Jakość wyświetlenia. No i tutaj się robi e, ciekawie. Na pewno numerem 1 tutaj będzie e, Karu. Jakość wyświetlenia jest tutaj bezapelacyjnie najlepszy. W drugiej kolejności dałbym Magenę, e, Sigmę oraz Łachu. One dostają po czwóreczce. Garmin. Garmin jak za te pieniądze szału nie robi, a jeszcze jak weźmiecie wersję Solar to już w ogóle jest porażka, więc tutaj dajemy trójkę i najgorzej w tym zestawieniu wychodzi IGP Sport, bo tutaj szału też y, nie robi. Jeżeli chodzi o wagę, no to tutaj Garmin wygrywa, no bo ma 85 gramów, więc jemu damy piąteczkę. W drugiej kolejności do 100 gramów jest łachu, czyli widać, że tutaj dla zawodowców są te liczniki, bo są najbardziej jakby wycieniowane. Około 100 gramów wychodzi cała reszta, więc tutaj dajmy po trójeczce. No Karo dwójka. to czy to jest aż tak dużo? No dobra, też dajmy trójeczkę, żeby to jest tylko tam parę gramów różnicy, dobra. Czas działania baterii. Niby e, tak... Na, wygrywa bezapelacyjnie IGP Sport, to damy piątkę. W drugiej kolejności jest margin damy czwóreczkę, czy tam Magenę oraz Garmin, bo to jest do 26 godzin. Cała reszta powiedzmy, damy na trójkę, bo to jest w granicach tam 14, 15, 16 godzin. Więc tutaj damy ocenę 3. E, dotykowy wyświetlacz, czyli tutaj będę oceniał względem tego, jak to mniej więcej działa i funkcjonuje. Najlepiej ze wszystkich wypada karu, bo na, mimo że jest dotykowy wyświetlacz, y, to nawet w deszczu można z niego korzystać i to działa przyzwoicie. Ja nie jestem fanem dotykowych wyświetlaczy i generalnie tutaj Łachu według mnie wygrywa. Y, ale na przykład w IGP Sporcie y, ten dotykowy wyświetlacz też do, działa w miarę przyzwoicie. A przy okazji możemy ten y, dotyk wyłączyć, co według mnie jest naprawdę świetną opcją. Magenę też działa dobrze. Sigma średnio, bo jeżeli popada deszczyk, to tam się robią krzaczki tak samo jak w Garminie Edge'u 840. Znaczy, testowałem na 1040, więc domyślam się, że 840 nie może działać lepiej. No i łachurą wał wow, dwójka. No tutaj damy jedyneczkę, bo nawet nie możemy dać dwójki, no bo on tego dotykowego wyświetlacza nie ma. Kompatybilność aplikacji. I tak. Na, na pewno wygrywa Garmin, no bo tak, jeżeli chodzi o kompatybilność, no to tutaj jest jakby najwięcej możliwych opcji. Yy, Hammerhead w drugiej kolejności na pewno też Wahoo, choć tutaj dałbym czwóreczkę, bo jednak yy, Garmin ma trochę więcej. Karu już trochę mniej, 3, Majin damy dwa i Sigma i IGP Sport damy po trzy. Generalnie większość z nich korzysta z Training Pixa, strawy yy, i Komuta. No właśnie, nie często mam Majin, bo chyba on tam nie miał Komuta z tego co pamiętam. Dobra, teraz uruchamianie. Tu się robi ciekawie. Numer uno to są yy, IGP Sport i Majin. Bo tutaj się uruchamiało. 3, 4. Odpalamy. Cyk. Dziękuję obydwa liczniki już się uruchamiają Margin wygrał, GPS Sport troszeczkę wolniej, ale obydwa dostają ode mnie piąteczki bo uruchamiam się najszybciej e, tutaj mam Hammerheada i jeszcze Roxa, tylko e, tutaj sobie przypomnę, tak e, teraz postaram się wam jeszcze gdzieś tam na flashbackach tutaj Garmina i Łachu odpalić i Karu się uruchomi troszeczkę szybciej. E, z tych wszystkich chyba liczników dałbym Garminowi w międzyczasie czwórkę, bo on się nie odpala. Z tego co pamiętam, aż tak długo i to też zależy, czy włączymy tryb uśpienia, czy nie. E, Rą oraz Sigma się uruchamiają najdłużej. I Karu, no w miarę, w miarę szybko, bo już Karu już zaraz będzie odpalony. E, Sigma potrzebujemy jeszcze chwili. No jeszcze Sigma się odpala, tu już tam y, mam jesteśmy już prawie w polu menu, już dobra, możemy sobie tam funkcjonować, wszystko się jakby odpaliło, jest jest ok, Sigma jeszcze jeszcze działa, więc to jest taka moja ocena, jeżeli chodzi o uruchamianie. Wi-Fi, Wi-Fi będę też dawał y, odnośnie jakości, bo czasami wszystkie liczniki mają Wi-Fi, więc mógłbym dać powiedzmy po jedyneczce. Że po prostu, że to jest, ale z tym Wi-Fi też bywa różnie. No i tak, na pewno bezapelacyjnie najlepiej Wi-Fi działa w Karu. W Margin to Wi-Fi działa, bardzo fajnie synchronizuje, tylko że on nie synchronizuje automatycznie po Wi-Fi, więc tutaj damy czwóreczkę. Tak samo damy łachu, rąb, bo też by mógł mieć piątkę, ale te łach czasami z tym Wi-Fi też bywało różnie, nie działało jakby tam automatycznie. Sigma, Sigma też działała dosyć sympatycznie, że pod tym względem i GPS damy trójkę, bo yy, Wi-Fi jest, ono działa, tylko na przykład jak wrócę do domu i chcę, żeby się automatycznie synchronizowało, to niestety muszę Wi-Fi wymusić. Yy. I tak samo dam Garminowi, bo z tym Wi-Fi też bywa różnie. Przypadki są takie, że e, na przykład mimo, że mamy zapisane Wi-Fi, to czasami potrafi się coś tam wykrzaczyć, a ja na przykład e, jak próbowałem kiedyś udostępnić Wi-Fi z e, telefonu, to nie chciało mi przerzucić aplikacji. E, dobra, może podpalajmy te wszystkie liczniki, bo się zaraz powyłączają. Czyli to te, tak, to play, to play to play i tutaj, nie pamiętam a zróbmy dotykowo, w końcu ma dotyk to niech będzie dotyk, dobra niech sobie działa, na szczęście wyłączyłem bluetooth w telefonie, więc nie będą mi tu wyskakiwać zaraz powiadomienia że ktoś do mnie dzwoni, pisze itd itd więc mam nadzieję, że nikt nie dzwoni, nie pisze, Zobaczy, czy to w ogóle się nagrywa dobra, nagrywa się dopiero 20 minut nagrań, więc spoko jeszcze mamy chwilę czasu chyba dzisiaj do roboty się nie spóźnię jest sobota Jutro to nagranie będzie, czyli mam 24 godziny, aby to udostępnić. No już nawet nie całe 24. Dobra, GPS. I tutaj też bezapelacyjnie na pewno wygrywa u mnie Karu Trójeczka. Majin, o Odziwo też ma bardzo ładny zasięg. Czy damy piątkę? A damy piątkę, co nie będziemy żałować. Sigma ROX, damy czwóreczkę, bo też przyzwoity, przyzwoity jest jakoś z zapisu. I tutaj nie wiem komu, dać, komu co dać. IGS IGP sporty miały do tej pory bardzo fajne zasięgi w tych tańszych licznikach. Tutaj jeszcze jest to delikatnie do popracowania, więc damy 3 łachu. Niby dwuzakresowy GPS, zresztą jak chyba większość tutaj tych liczników, ale też szału nie robi. Myślałem, że będzie działało to dużo lepiej, więc też damy 3 i Garminowi też damy 3, bo on to lubi gubić zasięg. A szczególnie jak już włączymy nie najwyższy tryb, tylko nawet już ciut mniejszy, no to już jest tragedia. Już gdzieś tutaj pod zadaszeniem to już tego zasięgu by nie było. A tutaj na przykład te wszystkie liczniki złapały sobie zasięg, Złapały, Na pewno złapały, bo. Czemu miałyby nie złapać, nie? Dobra, tutaj mi pokazuje, że jestem nad jeziorkiem. Tu mi pokazuje, że też jestem nad jeziorkiem. Tu nawet się nie zastanawiam, bo wiem, że mi pokaże, że jestem nad jeziorkiem. Oczywiście, że tak. No i tutaj widzę, że jakość zasięgu też jest doskonała. Dobra, ok. To mamy tak. Nawigacja. I poczekajcie, nawigacja to była. Yy, nawigacja to była. Powiadomienia o, o skrętach itd. Itp. E, I tutaj, no, akurat, no, Garmin, powiadomienia o skrętach na pewno ma do, dobre, nawet bardzo dobre. E, tak samo jak Karo Trójka, tak samo jak Sigma ROX. E, z... Rąb by miał też bardzo dobry, gdyby nie to, że e, powyżej 200 km nie ma powiadomień. Ma Jean. I IGP Sport damy trójeczkę, bo te powiadomienia są, mogły być troszeczkę lepiej dopracowane, szczególnie w IGP Sport, gdzie do tej pory e, powiadomienie o skręcie po, pokazywało się o 30-40 metrów e, za późno. My już skręciliśmy, a pokazywało, że jeszcze pozostało nam powiedzmy jakieś 30 metrów. Na szczęście e, wczoraj wleciała, wczoraj wgrałem aktualizację i to się poprawiło. Jest prawie dobrze. Jeszcze te, takie 10 metrów i by było już idealnie. Trochę robi mi się zimno, mam niby termów pod spodem, myślałem, że będzie trochę cieplej, ale kurde, nie ustawiłem się idealnie w słońcu, więc też muszę gnać z czasem, bo rano pokazywało 7-8 stopni, żebym tutaj żebym tutaj też nie zmarzł mm. i nie był chory. Teraz tak, przeliczanie tras. Hmm, to jest ciekawie. E... Karu, damy piąteczkę, bo działa to przyzwoicie. Sigma... Też jest bardzo dużo opcji do, do wybrania, że, żeby nam przeliczanie trasy. Ma jedynka, bo tak nie ma przeliczania trasy. E, Wahoo! Rom, z reguły byłem z przeliczania trasy zadowolony. I GP Sport. Tam delikatny dylemat, no bo w Garminie Edge na pewno to przeliczanie trasy jest bardziej rozbudowane, lecz nieraz się na tym bardzo mocno zawiodłem. Więc tutaj dam egzekwo z IGP Sportem, bo to przejrzenie jest, że tak powiem, delikatnie prymitywne, ale jednocześnie proste i dobre. A tutaj, mimo że jest bardziej rozbudowane, to można się naprawdę mocno, ale to mocno zawieść. Jeżeli chcecie wiedzieć o co chodzi, to mogę, yy, możecie sobie obejrzeć filmy o garminach i zobaczycie, że wielokrotnie robiły się śmieszne rzeczy. Dobre. A szczególnie, o tutaj porada właśnie e, dla tych, co startują w jakichś maratonach, że najlepiej w licznikach wyłączać, wyłączać przeliczanie trasy, e, aby nie było tak, że no, delikatnie zjedziecie, on wam tam gdzieś przeliczy. Się okaże, że w ogóle zjechaliście z trasy, a w Garminie jest w ogóle tak śmiesznie, że możecie być na trasie, on i tak wam ją przeliczy, bo stwierdzi, że jednak z innej zjechaliście. W Hammerheadzie nie mam tego problemu, mimo że mam włączone przeliczanie trasy, to nie boję się jechać z tym na maratonie. W Sigma było podobnie, z IGP Sportem też, gorzej trochę z Wahoo i z, z Garminem, bo one, oni są takie nad, nadgorliwe, że wystarczy, że delikatnie zjedziesz o parę metrów, albo jesteś na trasie, a ci przelicza. Dobra, dodawanie tras, no to na pewno tutaj jedyneczka, jeżeli chodzi o e, Majin, bo ma podobnie jak Garmin, czyli jak już odpalisz aktywność, no to już za bardzo nie możesz dodać, ale tak to się synchronizują po... Wi-Fi itd. itd. W drugiej kolejności oczywiście Garmin, bo z tym to jest naprawdę loteria. Teoretycznie nowe, nowe Garminy powinny już mieć tak, że podczas aktywności dodajesz trasę, ale jednak z tym bywa różnie. Raz mi się udało wgrać, a później chyba ze trzy razy nie. Eee, IGP Sport damy na trójkę, bo działa to dosyć przyzwoicie z komutem i ze strawą, ale trzeba to robić ręcznie. Karu damy piątkę, bo działa to Automatycznie przez Wi-Fi i w trakcie też można. A, w trakcie, takie średnie zdawanie, bo trzeba udostępnić Wi-Fi. Nie, nie wyłączy mi się, ja nie chcę mi, żeby się wyłączał. A, inne się już połączał no dobra. A Sigma i Oahu możemy bez problemu dodawać w trakcie i po Wi-Fi i TD i TP, więc naprawdę jest mega rozbudowane. Yy, mapy. Mapy, powiem Wam szczerze, że. Yy, dobra. Odpalmy sobie to. Bezapelacyjne mapy są najlepsze w garminie i w karut trójce, bardzo dobre przyzwoite są w Włachu Rome i w Sigmie Rocks. Dodamy czwóreczkę. Jeżeli chodzi o mapy z liczników z dalekiego wschodu, no to tak jak widać, są to Open Street Map, nie robią. No, już damy tutaj powiedzmy po trójce, żeby nie było. Już niech mają, to czy trójka, czy dwójka, to już to nie ma większego znaczenia. Menu i intuicyjność. No i tutaj bezapelacyjnie Garmin jest na ostatnim miejscu, więc damy dwa. E, prostotą e, zawsze cechowało się łachu, więc damy piątkę, nie licząc tego, że jest w języku angielskim, no ale to, to, tego, to jest, będzie osobna kategoria. I GPS Sport też jest bardzo prosty, intuicyjny, chyba nawet najprostszy z tych wszystkich. Karu Ciut, mniej, więc damy czwóreczkę. Sigmie, czy ty byłaś prosta? Treniżer rozpoczęty, dobra, ok, ale. Czy ty byłaś prosta? To tak, no to były te wszystkie te opcje. Tutaj raczej nie były jakieś mega skomplikowane. E, dajmy, dajmy cztery. dzień, damy trzy, bo jest prosta, jest za proste. Tam za bardzo nie ma w ogóle co tam, za język. I język można by było troszeczkę się, e, język, no oczywiście, język polski. Można by było trochę rozszerzyć, jeżeli chodzi o tłumaczenie, bo w niektórych licznikach działa. E, Mogły być ciut lepiej ale zrobimy zero-jedynkowo, czyli po prostu tak, Garmin polski język ma, Łachu oczywiście nie, Sigma y, i IGP Sport ma, Karu nie ma, a Majin ma. Ma też czasami, to śmiesznie, tam to już w ogóle są śmieszne rzeczy, ale ma. Aktualizacje. I tak, aktualizacje, tutaj biorę pod uwagę to, y, co one, y, jak często są i co nowego wnoszą. Karu przez to, co na razie używam od samego początku, jest to dopracowany licznik i nowe aktualizacje wnoszą ciut coś nowego, delikatnie poprawiają, ale raczej nic nie, nie krzaczą. Podobnie jest w Sigmie ROX. IGP Sport, on zazwyczaj ma na początku jakieś y, bolączki wieku dziecięcego i później te bolączki są zgłaszane i wychodzą nowe aktualizacje, ale po jakimś czasie... Hmm, czy po jakimś czasie tych aktualizacji za bardzo później nie ma, tylko jak są jakieś nowości, więc też po części dobrze, bo po co doskonalać coś, co powiedzmy jest doskonałe? Więc e, tutaj damy 3. Łachu z reguły nie ma większych problemów z aktualizacjami. One są dosyć często i raczej za dużo nie e, psocą. Ma ma rzadko raczej aktualizacje. E, więc damy trujeczkę. E, w garminie akuryzacje są często i coś poprawią, coś spierdzielą, więc damy dwójeczkę. E, tak, moje mojej ocenie, oczywiście. Dobra, ludzie, kończmy, bo zmarznę. Powiadomienia z telefonu: wszystkie liczniki teoretycznie mają powiadomienia z telefonu. E, Garmin wyświetla to najlepiej i można odpisywać. To jest bardzo fajne. E, w karu namy czwóreczkę, bo też to ładnie wyświetla. Możemy sobie to przeglądać, ale nie możemy odpisywać. Yy, z. No, tak samo jest. A. Yy, z... Nie, z łachu damy trójkę, bo dałbym czwórkę, ale przez to, że nie, powiada... nie ma powiadomień z Messengera, bo oczywiście Amerykańcy korzystają z WhatsAppa, więc na te. Z Messengera nie będziesz miał powiadomień, no po co? Yy, IGP Sport damy cztery i. Yy, co tam damy cztery jeszcze? Yy... I GP Sport damy 4, i Segment damy 4, Magen damy 3. Segmenty. E, segmentów e, damy, tutaj będzie ocena nie e, 0,1, tylko do 2, czy są ewentualnie na jakim poziomie. Czyli tak, e, Magene nie ma, e, Garmin ma bardzo dobre segmenty, Wahoo ma bardzo dobre segmenty, i GP Sport ma segmenty, ale własne, e, i tutaj Karu i Sigma też mają. Oj Kajby. Hmm, tutaj damy troszeczkę lepszą, będziemy lepiej oceniać, bo tak, e, IGPS, tak, Garmin ma seg, e, Garmin Anklamp ma na bardzo wysokim poziomie, tam szacowanie czasu, itd, itd. tak samo jak e, Wahoo. IGP Sport. Niestety, tutaj damy po trójeczce, bo to jest. Ale wizualnie jakoś tam no, szału nie robi, to samo ma Sig Sigma i Caru, damy po czwórce, a tutaj margin nie ma, z tego co pamiętam, jeżeli się mylę, to mi poprawcie. Ekosystem. No i to jest coś, co no, na pewno Garminowcy lubią, bo tu damy piąteczkę, wiadomo, z zegarkami bardzo fajnie to funkcjonuje, cały ten ekosystem, V2 Max, pułap tlenowy itd. itd. E, to jest na pewno na wysokim poziomie. E, Uachu. Uachu. Co mam powiedzieć o Łachu? troszkę to rozbudowało, ale szału nie robi, więc damy 3. I GP Sport stara się gonić powoli Garmina i też wprowadza jakieś e, tam poziomy wytrenowania itd. itd. więc dajmy mu czworeczkę, bo się to fajnie rozwija. Eee, a reszcie damy po trzy, bo po prostu ma jakieś tam aplikacje e, w portale internetowej, te, te które możecie korzystać, ale nie są rozbudowane już jakieś tam inne fajne opcje. Tutaj damy dwa. Mm. O, słońce wychodzi, może się troszeczkę obie. Dura? 840, kurde, nie zdążę do roboty. Jezus, jeszcze do domu muszę wrócić 20 km. A, wykąpać się itd., itd. Dobra, obsługa bez telefonu, i tutaj Garmin, tak, bez telefonu można obsłużyć. Łachu, no tak, średnio bez telefonu sobie radzi, więc dajmy mu 3. IgP Sport bardzo fajnie sobie radzi bez telefonu, dajmy, dajmy mu 5. No przecież tutaj wszystko można poustawiać bez, bez tego. Nie, dajmy 4, dajmy cztery, o, dajmy cztery. Bo bez telefonu bardzo działa fajnie jeszcze Hammerhead, który kompletnie nie, nie potrzebuje telefonu. To jest w ogóle naprawdę świetna opcja. Możemy wpisywać, yy, yy, na, żeby zalogować się do Wi-Fi czy coś. Wszystko tutaj z tego poziomu, jakieś tam adresy, nie adresy, naprawdę to jest spoko. Sigma bez telefonu. Czy ty działałeś bez telefonu? Czekaj. Czy to można było sobie coś zmienić, zmienić funkcję, tutaj poustawiać ten? Tak, no to też damy 4, bo to też w miarę bez telefonu działa. Margin damy 2, bo praktycznie bez telefonu nie da się nic ustawić. Dobra, no i tak, to zdobycia było 100 punktów. I teraz robimy... A, muszę na nowo ten, dobra. Czyli robimy tutaj tak, sum. Sum, od tego do tego. Dobra, tak przeciągamy i tara-tara-tara-tara. Taratara. Ta I zaczynamy tak. E, no, wiadomo, licznik najtańszy na ostatnim miejscu z wynikiem 63. Punkty. W drugiej kolejności mamy IGP Sporta i Łachu 75 punktów. Na trzecim miejscu od końca plasuje się Garmin z wynikiem 76 punktów. Na drugim Sigma Rox 80 punktów. No i bez bezapelacyjny zwycięzca Hammerhead Karu 3 z wynikiem 86 punktów, czyli do stówki zabrakło tylko 14 punktów. Jak widzicie, klasyfikacja względem tego, co y, ja preferuję, troszeczkę się zmieniła, chociaż pierwsze dwa miejsca bezapelacyjnie wygrywają. Troszkę naprzód wyszedł Garmin, no bo jednak jest bardzo to rozbudowane urządzenie i kosztuje niemało, więc no, nie mógł się znaleźć na samym końcu, ale nie ma dużej różnicy między IGP Sportem a Wahoo. Y, Faktycznie tutaj by można dać Exekwo trzecie miejsce, to jest tylko jeden punkt. Więc gdyby nie to, że w IGP-sporcie jest słaby wyświetlacz i słabe mapy, to mógłby się plasować bliżej oczywiście Karu i Sigmy. No ale no, wyszło jak wyszło. Więc to tyle. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny, że każdy wybierze dla siebie urządzenie, jakie chce. Piszcie w komentarzach, co Wy wybraliście i z czego jesteście tak naprawdę zadowoleni. Jeżeli się z czymś nie zgadzacie, to piszcie oczywiście kulturalnie w komentarzach, co, co byście zmienili tutaj w tej klasyfikacji, ewentualnie co na przyszłość by można było dodać, co można byłoby usunąć. Mi się wydaje, że była to klasyfikacja w miarę obiektywna, oczywiście by można było tutaj jeszcze dorzucić, jeżeli chodzi o urządzenia, z czym jest kompatybilne, z czym nie, ale no to by trzeba było się mocno zagłębiać, bo na przykład... Coś, jakiś tam czujnik tętna będzie działał z tym, nie będzie działał z tamtym, itd., TP. Generalnie z reguły chińskie liczniki nie robią z tym problemów i raczej działają praktycznie ze wszystkim. Działają dobrze, z tymi zresztą licznikami bywa już różnie. No nie wiem, czy można by było to zrobić lepiej. Jeżeli tak, to oczywiście piszcie w komentarzu. No, a za niedługo czeka. Was coś też specjalnego. Ogólnie też jeszcze na kanale znajdzie się parę ciekawych y, filmów w najbliższym czasie, więc zawsze staram się robić ciekawe filmy. Zawsze staram się troszeczkę rozmaicać. Staram się rozwijać i itd. I Dobra, lecę, bo mam godzinę i 15 minut, aby znaleźć się w pracy. Dobra, to do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.